lektury do matury są mega dziwne, jest ich dużo i w tym materiale postaram się na tyle, na ile to możliwe, poszeregować je kategoriami i omówić, ale ten czajnik na samym środku. No nie wiadomo za bardzo, jak się za to zabrać i w tym materiale postaram się na to odpowiedzieć i ułożyć je w takiej liście, rankingu, tier liście i omówić też przy okazji. Omówię je, ale nie będę za bardzo mówił o tym, o czym one są, w sensie to nie będzie takie tradycyjne omówienie każdej z tych lektur, bo ten film by trwał tyle, co trylogia Władcy Pierścieni, tylko zamiast tego postaram się omówić tak, jak widzę, przy strategicznym przygotowywaniu się do matury, na co warto poświęcić czas, a na co nie warto i w ogóle lepiej nie poświęcać. No i właśnie dlatego taki ranking, taka lista. Po pierwsze, lektura może być przydatna i ciekawa, to znaczy może spełniać wszystkie kryteria, które sprawiają, że naraz warto pod kątem matury ją poznać i jednocześnie jest to lektura, która jest ciekawa. Oceniam takie rzeczy jak na przykład, czy znajdziesz w niej dużo motywów, albo dużo pomocnych typów bohatera, albo jakieś środki stylistyczne, no ogólnie takie rzeczy, które mogą ci się przydać na maturze właśnie, albo na egzaminie, albo w ogóle w komunikowaniu się na temat kultury. O tyle kwestia tego, czy coś jest ciekawe, czy nie, no to oczywiście to jest jakaś tam moja opinia, co nie, więc nie przywiązuj się, jak na przykład powiem, że jakaś książka, albo opowiadanie, czy poemat nie jest w ogóle interesujący, bo to jest oczywiście tylko moje zdanie. Ale lektura najfajniejsza czy najciekawsza będzie spełniać oba te kryteria. Lektura trochę gorsza będzie w pełni spełniać jedno to kryterium właśnie, czyli na przykład będzie moim zdaniem super przydatna na maturze, no i będzie w miarę ciekawa, czyli będzie w miarę interesująca. Później coś będzie no właśnie gorsze, czyli albo będzie po prostu tylko ciekawe, albo tylko przydatne. Dalej warto tego trade'a zrobić, czyli coś ci się pewnie nie przyda na maturze, ale jest spoko lekturą, więc przeczytaj. Albo coś jest mega trudną lekturą, ale jest na tyle przydatne na maturze, że jakby warto dalej to poznać. Przynajmniej pewnie nie przeczytać, ale przeczytać streszczenie. Albo spytać babci, co się stało w jakiejś lekturze. Albo mamy, kolegi. No i kolejna lektura to taka średnia, która nie wiadomo, co się z nią dzieje i po co trafiła do podstawy programowej, bo ani nie daje ci jakiejś dużej właśnie zasobu motywów, ani nie daje ci też zajawki, w sensie jest to niczym, albo o rzeczach nudnych, no i nie wiadomo co. No i oczywiście ostatnia kategoria, czyli są takie lektury w trakcie systemu edukacji, które cię aktywnie, moim zdaniem, krzywdzą. Dlatego, że jasne, może mają jakieś tam motywy, ale te motywy są w milionie innych miejsc, a jednocześnie te lektury są po prostu nieciekawe i czyta się je tak, że trzeba je rozszyfrowywać. Tak jakbyś gadał z kimś po alkoholu albo na przykład, nie wiem, szyfrował enigmę, ją rozszyfrować właściwie. Więc takie też są. A, i jeszcze oczywiście lojalnie powiem, że istnieją też w podstawie programowej lektury, których nie znam. I nigdy ich nie czytałem, ani nie miałem z nimi żadnego kontaktu. No i jak znajdę taką, to ci powiem po prostu, że nie wiem. Ale to nie jest większość z tego, co wiem. Patrzyłem. Chuj wie, gdzie to się zaczyna. Numer 1, Jan Parandowski, Mitologia, część pierwsza. I to jest lektura, która musi od razu na dzień dobry, dzień dobry. To jest lektura, która musi trafić do Eski, czyli do najlepszego tieru poziomu rankingowego, dlatego że mity Parandowskiego są naraz mega przydatne, w sensie w mitologii znajdziesz dosłownie każdy motyw, jaki istnieje. I no tak jest po prostu. A z drugiej strony mity czyta się spoko. Znaczy, jasne, to nie jest taki język, jakbyś rozmawiał z koleżanką albo kolegą, ale mity naprawdę są na skali tego, co nam literatura ma do zaoferowania, naprawdę przystępne. Zwłaszcza, że jak na to, że poznajesz je w antyku, czyli teoretycznie one miałyby prawo do tego, żeby być jakieś takie niezrozumiałe, to jednak tłumacze mitów zrobili bardzo dobrą robotę. Jest to zrozumiałe. A historie, które są zawarte w mitach, też są w miarę spoko. I ten odcinek wygląda, jakby był sponsorowany przez antycznych Greków. Ale mitologia naprawdę polecam. Mam na kanale odcinki o mitach i o mitologii, i o antyku, i polecam. W sensie to się po prostu przyda. I jak nie wiesz nic i nie przeczytałeś, ani nie przeczytałeś żadnej literatury na maturę, a zostało 5 dni, to przeczytaj całą mitologię i już znasz każdy motyw, jaki może się pojawić na maturze. Gwarancja jakości. W sensie serio. Sofokles i Antygona.
No i tutaj mamy taki problem, że w sumie wszystkie motywy, które są zawarte w Sofoklesie i w Antygonie, znajdziesz gdzieś indziej. To jest bardzo konkretna pozycja, która opowiada historię, która w ramach właśnie na przykład mitologii była już opowiedziana kilka razy. Więc nie jest wyjątkowa, jeśli chodzi o motywy. Z drugiej strony jest to dość krótki dramat, który nie stwarza jakichś takich aktywnych problemów. Swoją drogą, to jest dramat oparty o historię związaną bardzo mocno z tym lorem mitologicznym. No i tutaj dałbym taką pozycję, że to jest taka lektura, powiedzmy, mid. To znaczy, ona nie jest super, w żaden sposób ci nie zaszkodzi, ale jest w sumie zbędna, moim zdaniem. I na pewno motywy, które tam poznajesz, nie są w jakiś sposób, no właśnie, odkrywcze czy wyjątkowe. A styl też niczym się nie... Znaczy, pokazuje ci, czym jest tragedia. W sensie dramat tragiczny. Ale mid. Dalej jesteśmy oczywiście na poziomie podstawowym, później przejdziemy do lektur rozszerzonych. Nice. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich, mid. Skip. But when does this game get fucking good? William Shakespeare, Macbeth. O, no i tutaj robi się ciekawie, bo z jednej strony Macbeth jest przede wszystkim na poziomie stylu pokazaniem dramatu szekspirowskiego, czyli takiego wyjątkowego dramatu, którego nie możesz scharakteryzować na przykład znając tylko dramaty antyczne. Więc teoretycznie warto by było go poznać. Z drugiej strony, będą trzy, z drugiej strony Macbeth opowiada też historię, która jest dość wyjątkowa, jest na tyle pokręcona, że warto by było tę historię znać, ale z trzeciej strony Macbeth aktywnie ci szkodzi. To znaczy, czytanie Macbetha jest tak, jakbyś był nokautowany przez jakiegoś boksera i po prostu tracił komórki neurony w trakcie czytania. To się czyta tragicznie i Shakespeare robi wszystko, co może, żeby utrudnić ci tę lekturę. Więc to jest przykład lektury, która jest przydatna, ale jednocześnie jest moim zdaniem po prostu przykra do czytania i potem przykro się to omawia. Ale wydaje mi się, że musisz. Jeśli chcesz komfortowo podejść do matury, to musisz. Także przydatna, ale szkodliwa. No to mamy taką kategorię. Udało się. Dopasowaliśmy. Molière Skąpiec nie jest ani przydatny, ani ciekawy, ani moim zdaniem nie jest żadny. Mało tego, opowiada historię, która już jest opowiedziana mnóstwo razy i znowu. W mitologii czy w Biblii znajdziemy wszystkie motywy, które znajdziemy w Skąpcu. No nie, po prostu mid. Mid. Sorry, jeżeli jesteś fanem Moliera, chociaż przynajmniej nie uznałem, że jest szkodliwy. Jakoś. No taka książka. Ale nie czytaj jej. Jak jeszcze jej nie przeczytałeś, czy nie przeczytałeś. Streszczenia też nie potrzebujesz. No dobra, czyli na maturze na pewno będzie Skąpiec. Bo tak działa świat. Adam Mickiewicz, który w podstawie programowej, czyli na tym poziomie podstawowym, ma dwie lektury i to jest Konrad Wallenrod i Dziady, część, tu pisze trzecia. Ja założyłbym, że druga, ale skoro trzecia, no to część trzecia. Albo generalnie Dziady jako takie. I tutaj, jeśli chodzi o Konrada Wallenroda, moim zdaniem, o ile historia jest ciekawa, to nie wydaje mi się, żeby to było szczególnie przydatne do matury i ja bym sobie darował Konrada Wallenroda. Jakbym mógł go odprzeczytać, to bym to zrobił. Znaczy nie czułbym jakiejś dużej straty, mimo że historia jest gdzieś tam zaskakuje, jest jakaś tam intryga, tak? Mamy kogoś, kto musi cel uświęca środki, takie tam, ale ta historia jest opowiedziana 1000 razy w innych miejscach w literaturze, więc możesz sobie to darować, ale jak chodzi o Dziady, to moim zdaniem, i tutaj może to być kontrowersyjne, mi Dziady wchodziły w miarę spoko, ponieważ, nie ma tu żadnego ponieważ. I prawdopodobieństwo, że jakiś motyw taki związany z naszym krajem, czy z narodem się pojawi, który będzie właśnie bezpośrednio nawiązywał do Dziadów, jest bardzo, bardzo wysokie. I to nie chodzi mi o to, że ja zamierzam teraz przewidzieć, co będziesz mieć na maturze, tylko że Dziady po prostu jako takie dotykają tak wielu tematów związanych z naszym narodem, z naszym krajem, z naszą na przykład ludowością, z naszym poczuciem tożsamości narodowej, że trzeba to znać. Czyli to jest najwyższa kategoria, jeśli chodzi o powinieneś strategicznie poznać, a jeśli chodzi o to, czy są spoko, czy nie, moim zdaniem są w miarę spoko. Więc mamy tutaj specjalną kategorię na to. Także Dziady w sumie, przynajmniej to już jest na tyle wysoka kategoria, że przynajmniej szczegółowe streszczenie myślę, że musi tutaj wjechać. Albo jakaś rozmowa przy kominku z dziadkiem, który czytał Dziady, bo żył w epoce, w której czytało się książki. Juliusz Słowacki, Kordian. Moim zdaniem, chyba mid.
Znaczy, Kordian nie jest w stanie cię skrzywdzić, ale opowiada dziwną historię, która niczym się nie wyróżnia i w sumie w dużej mierze pokrywa się motywowo z tym, co ma ci do zaoferowania Mickiewicz. A jeśli masz wybrać spośród tych dwóch, no to na pewno chcesz więcej wiedzieć o Mickiewiczu niż o Słowackim. A jeśli poznajesz Słowackiego, to najczęściej po to, czy pojawia się Słowacki, to najczęściej po to, żeby go porównywać z Mickiewiczem i żeby jego wizję na przykład tego, jak ma się odrodzić Polska, ze sobą zestawiać. No i z tego powodu, jeśli ogarniasz Mickiewicza, to w drugiej kolejności zająłbym się Słowackim. Więc taki... Co ja mam w tych podziałach? Jakie tam są kategorie w sumie? Przydatna albo ciekawa. Nie powiedziałbym, że tak jest, kurde, on jest gdzieś pomiędzy przydatna albo ciekawa, a mid, ale moim zdaniem bardziej przydatna albo ciekawa, no bo jednak, jest przydatny. Przynajmniej chociażby do tego, żeby go porównać z Mickiewiczem. Więc jak ogarnąłeś Mickiewicza, to teraz Słowacki, a jeżeli Słowackiego w ogóle, znaczy Mickiewicza w ogóle nie znasz, na przykład Dziady część druga albo część trzecia, a ty masz takie wait what, no to wtedy warto jednak najpierw tutaj. Najpierw Mickiewicz. Do it! Just do it! Yes, you can! Bolesław plus lalka. Bolesław plus lalka. Tak, no z lalką jest ten problem, że jeśli przeczytasz lalkę, to poświęcisz na to tyle czasu, ile na cały zbiór lektur obowiązkowych poza tym. Więc jeśli ci nic nie wiesz o literaturze przed maturą, albo mało, uważasz, że mało, to nie... lalka. Po prostu statystycznie, objętościowo jest duża szansa, że pojawi się lalka. Ale ja bym z tym po prostu dealował. Dla mnie to jest przydatne. Bo na pewno nie jest ciekawe, no. Przepraszam wszystkich. Wszystkich. Przepraszam wszystkich. Eliza Orzeszkowa, Gloria Victis w skondensowanej formie pokazuje ci dużo tego, jak autor, czy w tym przypadku autorka, bawi się kreacją obrazu, bawi się środkami stylistycznymi. Pod tym kątem przydatna sprawa. I też w skompresowanej formie dostajesz dużo motywów związanych właśnie z naszym państwem, z walką o naród. Moim zdaniem jest to przydatne i nawet w miarę ciekawe. Henryk Sienkiewicz, Potop. Ja rozpatruję to z perspektywy osoby, która nie nienawidzi historii, mówiąc delikatnie, lubię ją w sumie, więc dla mnie mogłoby to być w miarę przydatne, żeby taką historię po prostu poznać. I mnie to ciekawi po prostu. Lubię na przykład grać Wiedźmina 3. Świetnie. Zatem jestem Wiedmolol. Dla mnie Potop jest przydatny, bo mamy tam mnóstwo motywów i jest w miarę ciekawy. Jest dla mnie dużo ciekawszy, na przykład w porównaniu z lalką, dlatego że dzieje się w czasach, które dla mnie, z perspektywy osoby, która nie nienawidzi historii, są ciekawe. I na przykład mi Potop nie robił nigdy krzywdy. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara. Moim zdaniem Zbrodnia i kara to jest taka lektura, którą chcesz przeczytać, dlatego że w maszynie losującej systemu edukacji trafiła się książka, która, do której możesz kiedyś w przyszłości wrócić i ją rozkminiać, w sensie rozkminiać losy tego bohatera Zbrodni i kary, tak jakbyś rozkminiał, znaczy szukając tam inspiracji dla siebie albo odpowiedzi na pytania, które cię serio jakoś męczą. Na pewno ja tak mam i może ty też tak będziesz mieć. Więc wywalamy maksa na skali ciekawości, jak chodzi o przydatność. No niestety, ale Zbrodnia i kara również ma mnóstwo motywów, które się później będą powtarzać. I na przykład, jeśli masz wybrać, czy chcesz znać Zbrodnię i karę, czy lalkę, no to strategicznym wyborem będzie lalka, ale i tak wrzucam go do tieru ciekawa i w sumie przydatna. Więc dość wysoko, Zbrodnia i kara, polecam. Stanisław Wyspiański, Wesele. Wesele nie robi ci krzywdy jakoś specjalnie swoim artyzmem, czyli taką z wszystkimi środkami stylistycznymi, zabawą słowem, związkami frazeologicznymi, tym wszystkim, co napakował tam Wyspiański. Jakoś udało mu się jednocześnie cię mega nie skrzywdzić, a właśnie poznając Wesele, na tym poziomie zabawy formą i językiem jesteś w stanie tak naprawdę w każdym temacie się wypowiedzieć. Znaczy w każdym temacie maturalnym czy egzaminacyjnym związanym z tym tematem coś tam powiesz, jeśli znasz Wesele. Więc jest on mega przydatny. A czy jest ciekawy? Moim zdaniem szczerze tak, dlatego że Wesele odpowiada, czy nazywa dylemat, który w sumie nie jest aż tak wyeksploatowany w literaturze tej obowiązkowej, czyli konflikt klasowy. Znaczy mamy to trochę w granicy, dostajemy to na pewno w lalce, ale
Stanisław Wyspiański w sumie dość taki, no nie wiem, fajnie opowiada o tym, że jakby chłopi są chłopami, a bogaci ludzie są bogaci. Ja bym to dał do tego najwyższego tieru i polecam Wesele. A, i jeszcze Wesele nie jest wcale takie długie. Stefan Żeromski, Przedwiośnie, to jest lektura trochę przydatna i trochę ciekawa. To znaczy, te opisy, które są tam zawarte, mogą ci się na maturze pojawić, tak jak w sumie wszystko, o czym właśnie teraz powiedzieliśmy, ale też nie mają za bardzo swojego odpowiednika gdzieś indziej w literaturze. Nic mi tak z palca nie przychodzi do głowy. Czyli Przedwiośnie jest przydatne albo ciekawe, ale szczerze ja nie umiem powiedzieć, które z tych. Nie, dobra. Przedwiośnie jest mid. Sorry. Przedwiośnie jest mid. Nie warto. Tadeusz Borowski. Opowiadania. Proszę Państwa do gazu. Ludzie, którzy szli. Estir. Sorry, od razu. SK. Po pierwsze dlatego, że Tadeusz Borowski i w ogóle cała ta tematycznie literatura XX wieku, moim zdaniem to jest obowiązek, jeżeli chcemy żyć w Polsce. Nie wiem. Nie umiem tego uzasadnić, ale moim zdaniem to jest lektura obowiązkowa. No wszystkie są. Jest to coś po prostu ważnego, co warto poznać. No i niespecjalnie mamy te motywy wcześniej, to znaczy jeśli chodzi o to, o czym jest tematycznie, o czym są te utwory. Z drugiej strony te utwory są krótkie i po prostu przyjemne, znaczy przyjazne użytkownikowi, tak? Bo one są po to, znaczy w tych opowiadaniach nie chodzi o to, żeby utrudnić czytelnikowi przeczytanie ich, bo ktoś chce się popisać jakimś artyzmem. Nie. Mają konkretne zadanie i konwencję, która ma ułatwić odbiorcy właśnie tę emocjonalną podróż. Dobra, SK, nie chcę, nie będę tego tłumaczył. Masz to przeczytać. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Dokładnie to samo uzasadnienie. Estir, jest to krótkie, nie zaboli cię w ogóle. Nie wiem, czy to ma... Dobra, chyba źle na to patrzę, bo jak o tym myślę, to tych motywów tam jest dosłownie kilka, ale jakbyśmy zrobili taką analizę, objętość lektury do liczby motywów, to może to jest nawet korzystniejszy rachunek niż w takiej lalce, tak? Która ma każdy motyw na świecie, ale jednocześnie jest też ogromna, tak? Więc przeczytalibyśmy 20 tysięcy innych światów i dalej nie przeczytalibyśmy na przykład pierwszego rozdziału w lalce. Ale dobra, zróbmy w takim razie trochę przydatna i ciekawa. Tak, trochę przydatna i ciekawa to jest Inny świat. Hanna Kral, Zdążyć przed Panem Bogiem. Dla mnie to jest dokładnie ten sam case. Trochę przydatne i ciekawe. Aha, no to w takim razie, żeby być konsekwentnym, niech Borowski też będzie w tej kategorii. Trochę przydatne i ciekawe. Albert Camus, Dżuma. I tutaj wjeżdżamy, wydaje mi się, to jest tylko moje przeświadczenie, że Albert Camus budzi skrajne emocje. Jest jedną z takich bardziej kontrowersyjnych lektur, w sensie, że dosłownie część osób go lubi, a część go nienawidzi. A ja jestem w tej grupie, która go właśnie lubi, która po pierwsze Dżumę przeczytała, po drugie nie robiła tego z jakimś tam szczękościskiem, ale jednocześnie wydaje mi się, że motywy, które są zawarte w Dżumie, są bardzo ograniczone. Jest to pula bardzo wąska i znowu pokrywająca się z przypowieściami biblijnymi, z motywami z mitologii, ale tak można powiedzieć w sumie o każdej lekturze, ale też na przykład z motywami, które znajdziemy w Ogniem i Mieczem Sienkiewicza, nie? Więc pod tym kątem, o czym jest historia, no nie za bardzo Camus ma tutaj coś wyjątkowego. Jasne, to jest wybitny filozof, ale akurat w Dżumie niespecjalnie odkrywa karty. Więc pod tym kątem nie jest to specjalnie przydatne. Czy powiedziałbym, że w ogóle nie jest to przydatne tak na kanwie Dziadów czy innej lalki. Z kolei jest dość ciekawe. I moim zdaniem po prostu spoko się to czyta. Także tir ciekawe, nieprzydatne. Ale to tylko moja opinia, nie? No bo w sumie można by unieważnić cały sens tego rankingu, po prostu mówiąc, że wszystkie te lektury są obowiązkowe, więc wszystkie są przydatne, ale nie tak działa świat. George Orwell, 1984. I teraz tak, moim zdaniem ta lektura jest przydatna z tego tylko powodu, że ten motyw inwigilacji państwa totalitarnego i tak dalej jest naprawdę mało eksploatowany gdzieś indziej. Tego nawet trudno znaleźć w mitologii czy w Biblii w sumie. Nie, chyba nie da się, no nie? A taka konstrukcja państwa, które śledzi obywatela, pomysł na wielkiego brata, nie znajdziesz tego za bardzo gdzieś indziej. Pod tym kątem 1984 jest mega przydatny, chociaż nie wiem, czy nie ograniczyłbym się tutaj do streszczenia, no bo ten pomysł George'a Orwella na właśnie państwo, które cię inwigiluje i tą relację z obywatelem, jestem ja tobie w stanie streścić w 30 sekund. No i w ogóle łatwo to wytłumaczyć, nie trzeba czytać tej całej lektury, żeby móc się do niej odnosić. Wydaje mi się, że to jest jedna z takich lektur, do której łatwiej się odnosić, nie czytając nawet, niż rozumiejąc tą historię człowieka, który coraz bardziej wsiąga w reżim totalitarny, bo to jest po prostu niepotrzebne.
No więc jest to lektura z tego powodu przydatna. Czy jest ciekawa? Nie, nie uważam, żeby była specjalnie ciekawa. Więc powiedzmy, że to jest taki mid. Nie wiem, czy z tego wyszedł mid, ale po prostu przeczytaj sobie streszczenie, jeśli nie przeczytałeś tej lektury i przybij sam sobie piątkę, albo sama sobie. Sławomir Mrożek, Tango. Tango będzie w szczególności ciekawe, dlatego że jest to styl satyryczny, dramat, forma, którą się bawi autor. Tego nie ma za dużo w literaturze. Pod tym kątem może to być przydatne. Czy jest ciekawe? Moim zdaniem w ogóle nie. Tango mnie w ogóle nie interesowało i to jest kwestia stricte subiektywna. Moim zdaniem to w ogóle nie jest w ogóle mid. Tango jest mid. Zwłaszcza, że większość nauczycieli czy nauczycielek, i też mam wrażenie, że tak to jest podawane w tych podręcznikach czy opisach, prezentuje tango jako coś odkrywczego, coś, co jest jakieś nowatorskie. Mid. Jakiś randomowy chłop będzie mówił tym wszystkim ludziom, że mid lektura, nie? Geniusze po prostu napierdalają te lektury. Mid. Sorry, Sławek Mrożek. Starałeś się, ale mid. Marek Nowakowski, raport o stanie wojennym i górą Edek. Nie znam. Miałem być szczery, no to jestem szczery. Nie będę tego sprawdzał, nie będę tego czytał specjalnie pod film. Nie znam, nie dotykałem tego i mid. Jacek Duka i tak katedra. I to jest to samo. Katedry również nie znam, ale mówię o niej, bo to jest element tej podstawy programowej. Oceń sobie to sam. Nie wiem. Andrzej Stasiuk, miejsce. I to jest lektura, która moim zdaniem nie jest w ogóle przydatna i nie ma tam żadnych wyjątkowych motywów, ale Stasiuk jest super i warto go czytać. Więc jest to lektura nieprzydatna, ale ciekawa i styl, w jakim pisze Stasiuk, po prostu śmieje się z ciebie momentami w tej lekturze i ma do siebie tak duży dystans, że dobrze się to czyta. Znaczy, ta lektura ma do siebie dystans, nawet nie chodzi o to, że autor. To jest analiza z cyklu, analiza z kubka herbaty, ale fajna książka. I na koniec Olga Tokarczuk, profesor Andrews w Andrew. Profesor Andrews w Warszawie. No ja, jak już, tak mi się wydaje, że to jakoś niedawno weszło do kanonu lektur, możliwe, że nawet nie za mojej kadencji licealnej i właśnie może dlatego, ale może też dlatego, że po prostu zignorowałem tę lekturę, bo była za późno, nie znam. Ja pierdolę, ile tego jest. Okej, okay, no to mamy w całości poziom podstawowy, jeśli chodzi o epikę i dramat. I teraz pójdziemy dalej właśnie w tym cyklu podstawowym i jeszcze dodamy do tego lirykę. Utwory liryczne, które się śpiewa, rymują się i w ogóle dzieje się z nimi różne rzeczy. Tu jest tych utworów takich, to są takie pojedyncze utworki, ma bardziej, nie utwory, tylko utworki, więc jest większa szansa, że czegoś nie będę znał w ogóle. Ale lojalnie o tym powiem. Biblia. W tym fragmenty Księgi Rodzaju, Hioba, Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy i Świętego Jana. I to jest na pewno... To znaczy, jeśli chodzi o ważność, no to obok mitologii to jest moim zdaniem najważniejsza lektura, czy bardziej nie tyle lektura, co semestr nauki, ale wszystkie te fragmenty, no właśnie, chyba bardziej uczciwie by było, gdybyśmy analizowali poszczególne, chociaż nie, no też, nikt nie omawia tylko na przykład Księgi Rodzaju, albo tylko Hioba w szkole. Chyba, że miałeś, albo miałeś zajęcia z Antychrystem, to może tylko sobie wybrał coś jednego. Biblia jest turbo przydatna na maturze i po prostu czytaj to. Weź sobie, jak nie znasz w ogóle Biblii, albo nie znasz w ogóle żadnej lektury, weź sobie mity, spędź z nimi 2 godziny, a później 2 godziny spędź z Biblią i na pewno zdasz maturę. I daję ci na to gwarancję i zwrot pieniędzy. Jeśli nie zdasz tej matury, to ja ci oddam 0 zł. I tutaj właśnie problem, bo z drugiej strony część tych rzeczy jest naprawdę ciekawa, albo przynajmniej nie walczy z tobą aktywnie, a część na poziomie swojego stylu biblijnego, czy takiej aranżacji, która ma jakieś wyuzdane porównania, może utrudniać ci życie i może sprawiać, że te rzeczy staną się aczytalne. I z tego tylko poziomu wydaje mi się, że da się porównać mity z Biblią i Biblia wypada w tym zestawieniu gorzej. Także niech Biblia będzie trochę ciekawa, czyli będzie w kategorii A, a na samej górze jednak lepsze i fajniejsze są mity, bo ktoś je przełożył, tak? Chociaż pewnie są też takie przykłady Biblii. Ale w szkole omawiamy je także ze względu na ich styl. No i ten styl sprawia, że nawet najfajniejsza historia przestaje być ciekawa, bo nie da się po prostu tym zaciekawić, no nie? Jak ktoś ci śpiewa 14 z głoskowcem,
to nawet jakby ci śpiewał sposób na zarobienie miliona złotych, to byś go powiedział, że nie chcesz, żeby ci to robił. Iliada Homera jest ciekawa i moim zdaniem jest warto tutaj się nad tym zatrzymać, no bo generalnie jeśli chcesz poznać samą ideę, na czym się zasadza Iliada, to po stronie streszczenia już będziesz wiedzieć, że to jest, znaczy jest, Iliada działa jak taki iceberg. Lodowiec górski w wodzie. Dlaczego? Dlatego, że ogólna koncepcja na to, o czym jest Iliada, to jest po prostu powiedzenie, że jest to relacja z wojny. I no, mamy tam sceny batalistyczne, jest Hektor, jest Achilles, oni coś tam robią i mamy kilka fragmentów, które poznajemy. Jest to właśnie szczyt tej góry lodowej, ale jeśli chcesz przeczytać Iliadę, tak całą, no to tam jak w Biblii znajdziesz praktycznie każdy motyw znany człowiekowi, ale nikt tego nie robi, bo Iliada aktywnie z tobą walczy. Jest napisana naprawdę trudnym, bolesnym językiem. No, po prostu nie polecam. No ale te fragmenty, dlatego że właśnie tutaj w podstawie programowej są fragmenty Iliady, w takich krótkich elementach, no właśnie taki jak opis walki Achillesa z Hektorem, wcale nie będą dla ciebie jakoś bolesne szczególnie. Znaczy jest to na tyle proste i króciutkie, że nie zabije cię sam ten styl, a jeśli chodzi o przesłanie, no też nie ma w tym jakiegoś nic odkrywczego. No, super sceny batalistyczne, znajdziemy to jeszcze nieraz. Plus w mitologii jest tego mnóstwo. Także w sumie Iliada na koniec dnia kończy jako mid. Zwłaszcza, że omawiasz ją fragmentami, więc nie możemy potraktować jej jako spisu wszystkich motywów znanych człowiekowi. Jeśli chodzi o Lament Świętokrzyski, to nie wiem, co to jest. Znaczy, nie pamiętam. Na pewno kiedyś wiedziałem. Jeśli chodzi o Legendę o Świętym Aleksym, to jest banalna w swoich założeniach utwór, który możesz sobie po prostu załatwić streszczeniem zajmującym pół strony A4 i będzie wszystko w porządku. A jeśli chodzi o ciekawość tej historii, mid. Rozmowa mistrza Polikarpia ze śmiercią, mid. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. No tutaj mamy prezentację, no właśnie, filozofii świętego Franciszka z Asyżu, co może być wyjątkowe i co sprawia, że ta lektura staje się przydatna, ale nie jest to ciekawa rozprawa filozoficzna, no więc dajemy przydatna, ale nie ciekawa. Pieśń o Rolandzie. To jest przykład utworu, który dzięki Bogu jest omawiany tylko fragmentami, ale tutaj moim zdaniem nie zachodzi taka prawidłowość, że ten utwór z tobą aktywnie nie walczy. Pieśń o Rolandzie czyta się tragicznie i mało tego, w szkole czy na maturze możesz omawiać tę lekturę, czy musieć się do niej odnieść właśnie ze względu na ten styl, więc on jest naraz trudny, skomplikowany, pisany w oryginale starofrancuskim, czyli tak jakby to serio szyfrowali Niemcy enigmą, a z drugiej strony mamy tam, no właśnie, znaczy ten styl jest doceniany, więc wypada, czy jest to przydatne. A jeśli chodzi o motywy, no w sumie pieśń o Rolandzie zawiera w sobie całkowicie, kompletny, cały obraz tego, jak wygląda ideał rycerza średniowiecznego. I z tego powodu faktycznie w sumie warto to coś poznać. No więc jest to bardzo przydatne, ale jednocześnie niespecjalnie ciekawe i ta ciekawość jest dodatkowo umniejszana tym, że ta lektura z tobą walczy. Nawet jeśli omawiasz fragmenty, zajmujące 3-4 strony pewnie. Galanonim, Kronika Polska. Nie pamiętam w ogóle, mam czarną dziurę w głowie jak to czytam, ale zakładam, że to jest jakiś mit. Dante Alighieri, Boska Komedia. Do Boskiej Komedii tyle razy później ktoś się odwołuje w literaturze i pewnie z tego właśnie poznałeś, czy poznałeś wcześniej Boską Komedię, że aż moim zdaniem nie trzeba jej czytać. Ja tego nie czytałem. Właśnie rozumiejąc, o co w niej chodzi, że to jest podział na ten krąg piekieł i tak dalej, tylko z tego, że po prostu później się do niej odwołują i to odwołanie jest z reguły czytelne. Także nie powiedziałbym, że to jest jakiś estir, ale zdecydowanie jest przydatne poznanie właśnie tego oryginału. Tak zakładam. Nie wiem, bo nie znam i jakby nie czytałem, no nie? Więc dla mnie przydatna, czy ciekawa, nie wiem. Piotr Skarga i Kazania Sejmowe. Bardzo prosta lektura i która łopatologicznie, znaczy prosta w swoich założeniach. To znaczy tam motyw jest prosty. Potrzebujemy wszyscy się naszym krajem zająć, zmotywować się i w ogóle zrobić z Polski fajny kraj. No i to jest przekazywanie proste, do którego nie trzeba czytać tej lektury i w ogóle tego niespecjalnie polecam. Ale jednocześnie jako doskonały przykład moralizatorskiego, takiego dydaktycznego, typowego dla mądrych głów w Polsce w pewnym okresie, no właśnie stylu, Piotr Skarga moim zdaniem zasługuje na to, żeby go przeczytać. Jeśli masz na to czas, a go nie poznałeś czy nie poznałaś, to zajmie ci on w oryginale pół godziny. Także to tyle, co streszczenie jednego rozdziału lalki, także
polecam. Więc moim zdaniem jest to trochę przydatne. Nie, inaczej. To jest przydatne i trochę nawet ciekawe. To znowu przemawia przeze mnie chyba historyk. Fajnie. No i na koniec pamiętniki Jana Chryzostoma Paska. I to jest moim zdaniem lektura nikomu do życia niepotrzebna. I mamy, moim zdaniem oczywiście, pierwszego faworyta, czyli lekturę, która aktywnie ci szkodzi. Każda minuta poznawania pamiętników Chryzostoma Paska sprawia, że jesteś głupszy albo głupsza niż byłeś albo byłaś tę minutę wcześniej. I to zarówno jak chodzi o styl, który cię w żaden sposób nie rozwija. Jasne, to jest przykład pamiętnika, ale każdy z nas wie, na czym polega pamiętnik, więc to jest tak, jakbyś argumentował, że idziesz gdzieś, żeby się dowiedzieć, jak wygląda pomieszczenie. No w sensie wiedziałeś, jak wyglądają budynki wcześniej, nie musiałeś czy nie musiałeś tu wchodzić. A z drugiej strony tematycznie Jan Chryzostom Pasek nie daje ci nic wartościowego. Ma jakieś swoje przekminy, które nic ci do życia nie wnoszą. No, można powiedzieć, że to jest pokazanie perspektywy szlachty na coś. Ale ta perspektywa jest w tylu innych miejscach, że to jest moim zdaniem lektura aktywnie szkodliwa. Na koniec podstawa programowa rozróżnia utwory poetyckie. I nie wiem, co za bardzo z nimi zrobić, no bo no, część z nich, jak na przykład Horacy, jest tutaj po prostu, właśnie nie ma wymienionych utworów, tylko jest po prostu Horacy. No to nie będziemy, no co zrobić z Horacym. Chyba, że po prostu mid. Ale na przykład, jeśli spojrzymy na treny Jana Kochanowskiego, no to tutaj mam jasno wyrobione zdanie, że jest to lektura bardzo przydatna i jednocześnie bardzo nieciekawa. Przydatna dlatego, że znowu dostajemy tam bardzo wyjątkowy pokaz tego, jak można zrobić sobie z utworu literackiego coping mechanizm, no i także pokazująca bardzo mocno relację twórcy z dziełem, no nie? Gdzie Jan Kochanowski potraktował literaturę czy kulturę jako miejsce, w którym może rozładować swoje emocje. No też treny to jest ciekawy styl, ale to nie jest odcinek o trenach. Taki odcinek jest na kanale i w ogóle o w sumie większości tych rzeczy, które tutaj omawiam, jest jakiś odcinek na kanale, także gorąco ci polecam materiały na kanale Puchacz. I po tym, jak już podejmiesz decyzję, co strategicznie chcesz poznać więcej. No i jest też w tym zestawieniu Bogurodzica, która moim zdaniem jest tekstem tak złym, ale po co ona jest w ogóle w tej podstawie? Pewnie po coś jest. Ignacy Krasicki, Franciszek Karpiński, Słowacki, Gruba Ganemnona, Adam Mickiewicz. No i wydaje mi się, że tutaj trzeba postawić kropkę, bo te kolejne to już są bardziej artyści niż ich utwory, a oni wpisują się bardziej w nurt epoki. Polecam ci moje materiały o epokach i powinieneś być okej po prostu. Większość tych utworów i artystów jest mid, tak? To znaczy korzystają z formy, która nie jest w stanie sprawić, że będą super przydatne, a z drugiej strony nie są też jakoś fascynujące i ciekawe, tak? To znaczy, no, takie poetyckie, poezja. Zajmijmy się teraz tymi lekturami, które obowiązują cię, jeśli jesteś ambitny, albo ambitna, albo nieambitny i właśnie po prostu jako rozszerzenie wybrałeś albo wybrałaś sobie polski, dlatego że no był najbliżej. Albo tak się wylosowało na kole. Przypominam, że lektury te dobieram nie zgodnie z kryterium, które jakkolwiek ma związek z tym, czy lektura jest, no po prostu, czy bym ją kupił swojej mamie na urodziny, tylko jak strategicznie uważam, że warto, czy nie warto, jak jest tutaj relacja zysków do strat, jeśli zdecydujemy się poznać tę lekturę, a nie jakąś inną, bo przecież to jest pytanie, które stawia sobie maturzysta. William Shakespeare i Hamlet, który, jeśli chodzi o tematykę, faktycznie może się w jakiś sposób wyróżniać, chociaż tutaj pewnie, jeżeli to jest na poziomie rozszerzonym, no to analizujemy tę podróż bohatera, który zamienia się z osoby, która na początku jest delikatna i w ogóle boi się przeklinać, w osobę, która patrzy na świat, no właśnie, troszeczkę inaczej i też na zewnątrz jest trochę inna. Czy powiedziałbym, że jest to przydatne? Nie, zwłaszcza, że styl tego dramatu niespecjalnie będzie się różnił od takiego Macbetha czy innych rzeczy, które nam zaproponuje Shakespeare. Znaczy, nawet na poziomie rozszerzonym nikt nie będzie tych rzeczy ze sobą na poziomie stylu analizował i porównywał. No, w sensie mało prawdopodobne. Chociaż pewnie, skoro powiedziałem, że nikt tak nie zrobi, to tak się właśnie, tak zrobią. Dla mnie Hamlet mit. Zwłaszcza jako uzupełnienie, gdzie na podstawie programowej mamy przecież wszyscy obowiązki, czy masz
wszyscy mają, więc wszyscy na pewno znają Macbetha, no nie, bo tak to działa. Juliusz Słowacki, Lilia Wenda, lektura, której nie znam, jestem tutaj szczery, chyba jej nie było w podstawie programowej, jak ja miałem maturę, bo pierwsze słyszę w ogóle, że takie coś istnieje. Zygmunt Krasiński, nieboska komedia, moim zdaniem lektura, która jest w sumie trochę przydatna, bo większość motywów tam znowu pokrywa nam się i motyw rewolucji jest widoczny i spotkasz go w wielu innych miejscach, ale jeśli chodzi o to, jak jest napisana, jest moim zdaniem ciekawa. To znaczy, to jest naprawdę fajna historia, która jednocześnie jest nadźgana symboliką, także trochę przydatna i na pewno ciekawa. Realistyczna lub naturalistyczna opowieść. Ojciec Goriot albo Klub Pickwicka, albo Martwe dusze, albo Pani Bovary. No to którą mam tutaj wybrać? Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa. Fajnie, bo nie czytałem. To łatwe te rozszerzenia. Nic tutaj w ogóle nie znam. Mistrz i Małgorzata. Pewnie masz taką kolegę... Pewnie masz takiego kolegę, albo taką koleżankę, albo nauczycielkę, która będzie o tym po prostu, albo nauczyciela, którzy będą po prostu opowiadać o tej lekturze, mówić, że to jest genialne, że tam jest wszystko i w ogóle. I teraz wchodzę ja i mówię, mid, daruj sobie. Jak nie znasz tego teraz, a zaraz masz maturę, daruj sobie, na rozszerzeniu poradzisz sobie świetnie. I to, z czym serio musisz sobie tutaj poradzić, to z kompleksami, w które próbują cię wpędzić osoby, które mówią ci, że Mistrz i Małgorzata jest jakaś wyjątkowa, super lektura. Wcale nie. Czytaj, dziady, człowieku. Polska Gório! Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy. I mnie kusi, żeby dać tutaj aktywnie szkodliwa. W sensie ten najgorszy tier. Ja w ogóle nie rozumiem fenomenu tej lektury. Jeżeli rozumiem jej jakość, jej przydatność, no to dlatego, że pokazuje nam styl Stanisława Witkiewicza Witkacego, którego w sumie jest bardzo mało w podstawie programowej. No mid. Zróbmy mid jako taki kompromis. Ale nie podobali mi się Szewcy. Nie uważam, żeby to było w ogóle śmieszne, ani super, ani odkrywcze. I przede wszystkim nie uważam, żeby to było jakoś strategicznie przydatne. Ta strategiczność poznania stylu Witkiewicza, czy Witkacego, sprawia, że to nie jest aktywnie szkodliwe, mimo że mnie to kusi, tylko po prostu mid. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy Cynamonowe. Ogólnie Sklepy Cynamonowe jako wytwór kultury uważam za fantastyczny. I tak, mamy w Sklepach Cynamonowych konwencję snu i taką w ogóle opowieść, która jest taką fantastyczną, w sumie to jest złe słowo, ale taką opisem wspomnień dziecka i to jest bardzo spoko i mało innych miejsc w literaturze ci to da, a możesz dostać o to pytanie, czy w ogóle poznać to jako konwencję, którą możesz później porównywać z innymi konwencjami w literaturze, więc pod tym kątem jest to lektura przydatna. Jednocześnie Sklepy Cynamonowe moim zdaniem są ciekawe. Po prostu dobrze mi się to czytało. Ten styl jest fajny. Patrzenie na świat oczami małego dziecka, czy właśnie dziecka, jest spoko. Chyba Estir. No. Fajna lektura. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa. Sorry, ale nie znam. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania. No to wybierzcie które. Okej, przechodzimy do utworów literackich i tutaj Homer i Odyseja. Na podstawie mamy fragmenty Iliady, a tutaj fragmenty Odysei. I tak samo jak Iliada. W sensie wszystko dokładnie to samo, wszystko się tutaj pokrywa. Szczerze, jeśli nie znasz Odysei i piszesz rozszerzoną maturę z polskiego, to wiedz, że coś się dzieje. Jakby to jest dziwne i to wskazuje, że piszesz to rozszerzenie tak sobie, bo się wylosowało, no nie? Więc raczej znasz Odyseję. Poznaj Odyseję, jak nie znasz. Arystoteles, poetyka, retoryka, fragmenty. Okej, to jest aktywnie szkodliwa lektura. I nie dlatego, że jest tam zawarte coś nie okej, tylko nie przeczytasz tego ze zrozumieniem, to ci gwarantuję. Dostaniesz jakieś pojęcia, którymi będziesz się błędnie posługiwać i jeszcze będziesz musieć przewiercić się przez styl, który nie jest stworzony po to, żeby to było czytane przez kogoś, kto nie ma doktoratu. Nie czytaj tych rzeczy. A jak je przeczytałeś albo przeczytałaś, to zapomnij, bo i tak nie rozumiesz tego, co jest w tej lekturze. Platon, Państwo. To jest dokładnie ten sam case. Jakby po co w ogóle spróbować? To jest matura. Ale też fajna to jest lektura. Święty Augustyn, Wyznania. Tego nie czytałem. Tak samo Summa Teologiczna Świętego Tomasza.
nie wiem, co to jest, nie czytałem, ale zakładam, że jest to aktywnie szkodliwa lektura. Nawet jeśli ma super pomysły, to to nie są pomysły, które wykorzystasz na maturze. Jakby jeśli na swojej maturze, nawet rozszerzonej, odwołujesz się do państwa Platona, albo do teorii Arystotelesa, albo do summy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, to nie zdałeś tej matury, albo nie zdałaś jej. Znaczy, moralnie jest to po prostu nie okej, bo ty udajesz, że się znasz, że rozumiesz, mając jakiś po prostu wycinek twórczości takich łbów. Nie rób tego. If you're doing it, stop it. Get some help. Franz Kafka, Proces. Spoko lektura. W ogóle cały Franz Kafka. Weź sobie to przeczytaj. To jest o bezsensie, to jest o tym, że w ogóle nikt się na niczym nie zna i nikt nie wie, o co chodzi. I to są lektury, które powinieneś czytać. Żeby nauczyć się, przynajmniej na początku swojej drogi przez system edukacji pokory. Znaczy system edukacji wyższej. Bo jak zdajesz rozszerzony polski, to pewnie nie ma dla ciebie przyszłości i trafisz na studia. Jest moim zdaniem trochę przydatny, ale jest przede wszystkim ciekawy. Chociaż podstawa programowa nawet na poziomie rozszerzonym chce od ciebie tylko fragmenty. To tym bardziej. No i super, to by było na tyle. Zarówno rozszerzenie, jak i podstawa. Utwory literackie, które poznajesz na maturę, czy w ogóle dzieła kultury, które poznajesz na maturę, nie mają nic wspólnego z utworami, które poznajesz po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Po pierwsze, prawdopodobnie nie poznajesz utworów literackich, żeby się czegoś dowiedzieć. Ani o sobie, ani o czymś innym, bo po prostu żyjemy w innych czasach. Ale jak już coś poznajesz na potrzeby matury, to podejdź do tego strategicznie. Zwłaszcza, że jeśli oglądasz ten materiał, to nie dlatego, że szukasz polecajek książkowych, tylko dlatego, że wiesz, że masz przypał. I albo faktycznie go masz, albo ktoś ci wkręcił, czy po prostu źle radzisz sobie ze stresem i jesteś przekonany, że masz przypał, mimo że tak naprawdę wszystko jest w porządku. Bo znasz na przykład 10 z 15 lektur, przez co na pewno poradzisz sobie, znasz, w sensie jesteś w stanie o nich kompetentnie mówić. To nie musi być równoznaczne z tym, że je przeczytałeś, czy przeczytałaś. Wybierz sobie lektury, które ogarniesz na sam koniec tej drogi, sugerując się moim rankingiem, ale też sugerując się po prostu znajomością siebie, tak? To znaczy tam, gdzie wynika z moich wypowiedzi, z tego rankingu, że możesz mieć braki, po prostu zwróć swoją uwagę. Jest duża szansa, że na podstawie tego rankingu, czy może ja sobie życzę, żeby tak było, że na podstawie tego rankingu stwierdzisz, że wcale nie ma takiej tragedii, bo jeśli znasz mitologię, bo jeśli znasz większość mitologii, która jest w Estierze, to nagle się okazuje, że już teraz jest tylko z górki, co nie? I brak znajomości lektury, która na przykład aktywnie ci szkodzi, no to jest nawet lepsze niż jakby przeczytać te pamiętniki. Trzymaj się, życzę ci powodzenia na maturze, na egzaminie, w szkole, bo przecież ten materiał można oglądać zawsze, nie tylko dzień przed maturą. Chociaż i tak większość pewnie właśnie tak zrobi. Cześć. Aha, i polecam jeszcze jedno, czyli siebie, swój kanał. To znaczy, już dosłownie przestaliśmy nagrywać, ale na sam koniec muszę powiedzieć, że większość tego, co jest zawarte w tym podziale, ja mam u siebie, na kanale. Omawiam epoki literackie, omawiam motywy, a nawet część lektur czy gatunków, dla których jedynym reprezentantem są na przykład treny Kochanowskiego, więc omawiam treny. Także zobacz sobie te wszystkie rzeczy i to nie tak, że dadzą ci one gwarancję w sumie czegokolwiek, ale pozwolą ci oswoić się z tymi tematami i strategicznie będziesz znowu troszeczkę wyżej. Tak. Albo po prostu pobędziesz z lekturami, które lubisz i znasz, jeśli nie jesteś maturzystą, co nie? Cześć!